Siemano wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Dzisiaj postaramy się pokonać The Blind One przy pomocy rzeczy, które dostaliśmy od Mikołaja. Dodatkowo zobaczymy, jak się resetuje bunkier baterią, wykonamy quest z dyskietką oraz otworzymy czerwoną skrzynkę. Teraz poleci intro, no i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Jak dobrze wszyscy wiemy już z poprzednich odcinków, możemy uzyskać od Mikołaja za punkty różne ciekawe rzeczy. Na przykład takie lody, które po zjedzeniu spowalniają jednostki na 10 minut. Tak samo jest z szampanem, tylko że on zwiększa nas damage przez okres 10 minut. Jak widzicie, wziąłem swoje wszystkie najlepsze bronie. Jest tutaj Vintores, który ma damage'a 50, atak speedu 2. Oraz modyfikowane AK-47 z damage'em 18 i speedem 8.3. Mam nadzieję, że tyle nam broni wystarczy, żeby podhaczyć The Blind One. To co, nie ma na co czekać, wybierzmy się od razu do bunkru Alpha, włączymy go na hard moda. Dodatkowo na wczorajszym live'ie nie zdążyłem otworzyć czerwonej skrzynki w bunkrze Alpha, więc dlatego dzisiaj będzie ona otwierana na odcinku. No i super, jesteśmy w bunkrze Alpha, zajechaliśmy na dzielnie. Teraz sprawdźmy sobie, czy ja mam jakiś zapasowy armor, w razie czego, gdyby The Blind One mnie całego rozebrał. Aha, tutaj jeszcze jest AKAR i shotgun. Spodnie, bluza, czapka. Ewentualnie jeszcze jakbyśmy jakieś buty dorwali, by było super. Dobra, są też buty. Udajemy się od razu na piętro niżej. Tararirara. Od razu sprawdźmy sobie, co mamy u specjalisty, jakim poziom już mamy. 9 poziom reputacji mamy uzyskane, czyli nazbieramy troszeczkę sobie jeszcze tych rzeczy i prawdopodobnie dostaniemy drugą dyskietkę. Jak wiadomo, dyskietkę możemy użyć raz tylko na 12 godzin. Dobra, to co? Aktywujemy protokół. Tyk, tyk, tyk. Pięknie, bunkier Alpha aktywowany. Dobra. Została nam do otwarcia jeszcze tutaj czerwona skrzynka, tikety już mam zebrane, brakowało mi tylko jednego. Niestety na live nie udało nam się tej skrzynki otworzyć. Lecimy. Boss jest na trzecim piętrze, to idziemy na trzecie piętro od razu. To co, nie ma na co czekać, zjedzmy sobie jednego loda i jednego szampana. Weźmy teraz sobie może shotguna. Gościu, odlej się pierw. Normalnie ze strachu się prawie polał w gacie, wariat. Dobra. Gotowe? Gotowe. Na drzwi nasikał i gitara. Tutaj będzie Toxic Splitter. Jak wiemy, po wypiciu szampana nasz shotgun potrafi atakować nawet po 210. No. Ale wiemy, że to jest... Patrzcie, jak go spowolniłem. Widzicie, jak jest wolny? Ale chyba te nasze buffy, które otrzymaliśmy, nie działają na bunkier? Na bunkier Alpha, na hard modzie nie działają te buffy? Bo jeszcze nie zadałem ataku za 210. Jestem mega ciekaw. Dobra, mamy 10 minut na to, żeby to sprawdzić. Dobra, otwieramy tutaj sobie drzwiczki od razu. Lecimy z grubym. 95 atakujemy. Aha, czyli damage jest zmniejszony, oczywiście, wiadomo. Wow, exploder! Dobra, on tam wybuchnie, bierzemy M-kę, żeby parasajdy wyjaśnić. Leżą? Leżą, super. I co? I nic nie wypadło? Dobra, jest jeden nieśmiertelnik. Z toksika niestety nic. Na razie nie będziemy tego bunkra czyścili doszczętnie, tylko polecimy sobie to, co jest po drodze. Nie wiem właśnie, czy tego Frenzy Gianta zabijać. Zabiję go, ponieważ jakbym się wyłożył, to on będzie później za mną biegł od razu, szmaciarz. Ty miałeś być spowolniony. Dobra. Jest spowolniony. Powiem wam, że od Mikołaja się opłaca brać te lody, ponieważ jak robisz bunkier Alpha na hard modzie, bardzo ułatwi ci to eksplorację tego bunkru. Widzę co? Co za dany damage? Patrzcie, frizuje ich normalnie. Zadaje damage'a i oni ledwo co biegną. Mega, mega opcja. Mega opcja. Wow. Dobra, szkoda, że tylko przez 10 minut, ale... Co my tu mamy? Jest Exploder i jest Toxic.
Wpierw Toxica, teraz Explodera, patrzcie co się dzieje. Jaki jest powolny. Dobra, wybucha. Wybuch. Parasajdy podhaczone? Podhaczone, pięknie. Kukiełka, bawmy się. I teraz raz, spędzę jeszcze raz. Aj, nie wyszło. Nie wyszło, jeszcze raz. Okej. Dobra, wariaty. Get up your weapons and fight. Weźmy sobie może tą Vintoreza na początek. Sprawdźmy, jak to będzie szło z Vintorezem, albo nie. Z Vintorezakiem nie. Jakoś bardziej do niej przemawia AK modyfikowany. A, terminal trzeba włączyć. Hakuj system, wariacie. I? Jest wariacik? Wow, mordo. No! Dobra. Po 19 go atakuje, czujesz to? Patrzcie jaki rush. Ej, blind one. Alarm. Ale spierdzieliłem akcję, co? Dawaj, chodź. Atakuj mnie. Patrz, prawie będę leżał. Dobra, udało się. Po 19, pięknie go miotam, wow. Ty, rewelacja, naprawdę. No i co? Dobra. Połowa HP. Vintorez. Ej, alarm! Dobra, udało się. Dobra, jakoś trzeba go zrobić na patencie. Dobra, pięknie. Vintorez po 17 atakuje. Ja go mam na momencie. 53? 53, stary. Jak to jest easy way to win, nie? Najprostsza droga, żeby pokonać The Blind One. Wow. Nie sądziłem, że tak się uda. Pamiętajcie, że każdy ma teraz możliwość dostać Vintoreza z paczki od Mikołaja po wykonaniu questa. Tak. Tak go pykacie teraz. Tak go pykacie na tym boście. I co? 3 notesy, nieśmiertelnik, 10 czerwonych tiketów. Wow. Teraz bierzemy normalnie broń. Póki mamy double skilla, jak ja to mówię. Jeszcze w dodatku slow motiona. I resetujemy bunkier na hardzie. Sorry, zamiatam trochę, co? Exploder, ty się nie podniecaj. Bo jesteś za wolny w uszach. Nie zdążyłeś nawet grubasie wybuchnąć. Ha! Dobra, jak Farel tu podhacza teraz bunkier. Frenzy jak się najeżył, myślał, że dobiegnie. Weź, stary, uspokój się. Dobra, ale zmienię sobie na razie tego Akara. Na emeczkę. Akara weźmiemy sobie, wykorzystamy troszeczkę inaczej. Tutaj jeszcze bym tego Frenzy'ego też otworzył. Ale on od razu mi ciosa wyprowadzi na michę. 100% na machę dostanę. Cicho. A jak, tu tak zawsze jest, kurde. Trzeba uważać na tych drzwiach. Przestań, bo cię kolka złapie, wariacie. Czyżby się bost skończył? Nie, jeszcze mam chyba z 5 minut bosta. Dawaj, hakuj system. I chcę tam tą inną komnatę otworzyć, wiecie? Tu będzie zadyma gruba. Dobra. Vintoreziak. Ile? 150 z Vintoreza? To niezła, co za dyma? Patrz, coś się dzieje, ja pierniczę. Jak ten Vintorez to zabijaka teraz. Dobra, tutaj chciałem pójść, ale tu musimy wziąć, czekajcie. Nie wiem, czy dam radę, dobra, ryzyk fizyk. No! Nie ten przycisk. Ole kosze, patrzcie co się dzieje, 26, weapons broke. MK.
AKAR, przepraszam, MK. Exploder biegnie jeszcze. O ja pierniczę, weapons broke. Shotgun 95 31, 95. Ładnie. Woo! Ale wybuch. Pięknie, że to spowalnia. Jak to kurde jest rewelacja. Normalnie ten buff jest rewelacyjny, jak tak spowalnia. Parasajdy. Dobra. Leżą. Otwierajcie, zabierajcie wszystko. I zaraz polecimy sobie jeszcze na dyskieteczkę. Tu mogę otworzyć jeszcze. Powiem wam, że drugiego piętra na hard modzie całego jeszcze nie wyczyściłem. Nie miałem okazji. Zobaczcie, one tak się cały czas powinny kulać, grubaski, a nie. Mają takiego speeda włączonego, to jest przesada. Wow, myślałem, że wybuchnie. Dobra, jeszcze co jest? Frenzy Sryan. Bym dostał ciosa na Michę, by była lipa. Po 46 z Glocka. Słabiutko, co? Chyba się buff skończył, bo zaczął szybciej biec. Dobra, udało się. Wow. I zrobimy jeszcze tylko kółeczko tutaj. To już wszystko tu wybiłem. Skrzynek nie będę na razie otwierał, później sobie to przejdę. Na live prawdopodobnie to wszystko zbiorę. Dobra, jeszcze combo wchodzi. Jeszcze hity wchodzą. I no, jest spowolniony, super. Dobra, wybuch. Dobra, gitara, nalajcie. Zjedzmy sobie szybko jeszcze Uncle Bensa. Frenzika odwiedźmy. Po 4-6. Jak z podwójnej berety wchodzi dwa razy 4-6, 4-6, no to masakra, nie? Co ich to wszystko miażdży. Powinno być cały czas jakieś takie udogodnienia dodane, a nie tylko kurde na święta. Aha, to jest Exploder. No to ładnie. Dobra, wybuchaj, grubasie. I został nam tylko tak, Frenzy Giant, Exploder, ale to sobie pozostawię na live'a. Teraz idziemy otworzyć czerwoną skrzynkę. Dobra, wszystkie tikety już mam, jestem mega ciekaw, co wypadnie z tej skrzynki. Bo tutaj wczoraj mi się posypało z zielonej skrzynki, silnik mi spadł. Jak widzicie, tikety wszystkie już mamy. Tu sobie wstaćmy flargana, no i uwaga! Wow! Super modyfikowany AKAR, pięknie. Silniczek, spoko. SWAT Armor od razu sobie zmienię na nowy. Glock modyfikowany, MK modyfikowana, no i Glocek zwykły. No powiem wam, źle nie było. To nam się wszystko przyda. Apteczki weźmiemy. Puszki możemy odłożyć i bieram aluminium po to, żeby ukończyć acid bat. Powiem wam, że bardzo dobrze mi to idzie. Wszystkie connecting rody prawie już mam, chyba jednego mi tylko brakuje. Electronic circuit również mam. No i sprawdźmy teraz tutaj, czy jeżeli oddamy te rzeczy, skoczy nam 10 poziom reputacji. Tak, mamy to, mamy 10 poziom reputacji, jeszcze dołożę. Take. Dostaliśmy dyskietkę i po ukończeniu 10 poziomu reputacji będzie dostępna kolejna dyskietka, także od razu ustawmy sobie w protokole. Terminal, hakujemy system, pięknie, koordynacje są podane. Jeżeli wsadzimy M16, 1 steelbar i 8 gun oily, będziemy mogli sobie ją modyfikować. Może w przyszłym odcinku sprawdzimy, jak to działa. Dobra, gdzie mi się zrespił teraz ten event? Tutaj, tak? To bliziutko, myślałem, że gdzieś dalej. Ostatnio miałem tutaj, gdzieś w tym miejscu, koło Watchtowera. Dobra, jesteśmy na dzielni. Flargana mamy, od razu grubemu mogę przyłożyć, a to nie gruby. Pięknie się spalił, co? Dwa. Trzy. Ty, jaki on szybki, nie? Super jest ten Flargan, naprawdę propsuje tą broń, podoba mi się. Ogólnie powinno być takie bronie, jakieś nowe łuki, żeby dodali. Że na przykład masz Poison Arrow, Fire Arrow, wiesz o co chodzi, nie? Fajne to by było, tak jak w The Forestie są te podpalane i zatrute strzały. Uwaga!
Minigun, no kurde. Powiem wam, że jakoś super rewelacji to tutaj nie ma. Nie ma. Myślałem, że będzie lepiej. Stawiałem na... Kurde, nie wiem, jakiś gas tank kolejny. W sumie po co mi ten gas tank, skoro motor już mam zrobiony. Także to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że mordy wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie komentarz dla zasięgu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Trzymajcie się, cześć!